Nowa szata graficzna, ale przede wszystkim zmiana nazwy. Od czwartku 22 września serwis informacyjny samorządu województwa podlaskiego funkcjonuje pod domeną podlaskie.eu. O szczegółach dotyczących nowej strony poinformowali podczas konferencji wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Izabela Smaczna-Jurczykowska. Jako jeden z ostatnich samorządów wojewódzkich w Polsce widnieliśmy pod domeną Wrota Podlasia. Kiedyś historycznie od początku istnienia samorządów wojewódzkich wszystkie samorządy miały właśnie takie strony. Dzisiaj już funkcjonuje nowa strona podlaskie.eu. Zachęcamy wszystkich do odwiedzin. Co warto podkreślić, ta strona spełnia również wymogi dostępności w sieci dla osób niepełnosprawnych, czyli tak zwane standardy WCAG, jeśli chodzi o osoby niedowidzące czy niedosłyszące. Wiemy, że zmiany w internecie są bardzo dynamiczne, więc będziemy też czekali na uwagi Państwa. Jest podany mail do kontaktu. To, co Państwo, którzy będą wchodzili na stronę internetową podlaskie.eu, zauważą jakieś mankamenty, zachęcamy do zgłaszania właśnie poprzez adres mailowy. Strona pod nową domeną ma zmienioną szatę graficzną i bardziej wyeksponowane multimedia, ale część elementów nawiązuje do poprzedniej strony. Pozostał podobny podział na kategorie tematyczne, kolorystyka i podobna jak na portalu Wrota Podlasia, obecna strona jest zgodna z identyfikacją wizualną województwa zaprojektowaną przez profesora Leona Tarasewicza. Atutem nowego serwisu jest bardzo czytelny i nowoczesny podgląd artykułów. Nacisk został położony na treści wideo, a także duże, atrakcyjne zdjęcia. Multimedia tworzone przez pracowników Departamentu Polityki Informacyjnej są teraz lepiej wyeksponowane. Nagrody i medale imienia Zygmunta Glogera po raz 33 wręczono w Łomży. Przyznawane nagrody mają na celu uhonorowanie osób na terenie całej Polski i za granicą, między innymi twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury i regionalistów, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na małe ojczyzny. To inicjatywa, której korzenie sięgają roku 1983, a od początku organizatorem jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka. W tym roku nagrodzeni zostali znakomici przedstawiciele wszelkich dziedzin wiedzy. Wysoko cenimy ludzie, którzy nie są, jak gdyby powiedzieć, opancerzeni komputerami, sekretarkami, samochodami, tylko ludzie tacy zwykli, którzy pracują na rzecz kultury. Są to różnego rodzaju stowarzyszenia, bibliotekarze, zwyczajni tacy ludzie. Nasze stowarzyszenie szerzy wiedzę o kulturze regionalnej, ale równocześnie o kulturze ogólnopolskiej. Wszyscy glogerianie to ludzie ogarnięci pasją działania na rzecz szeroko rozumianej kultury. To osoby reprezentujące różne dyscypliny nauki i wiedzy. Ich urok wyrasta z zanurzenia w dzień powszedni, z postaw zrodzonych z bezinteresownej troski o świat najbliższy i o ten skrawek rzeczywistości, za który każdy z nich bierze odpowiedzialność, w którym wiją gniazdo lokalnej wspólnoty, jej dobra i bezpieczeństwa. Dlatego glogerianie czerpią z wdzięczności dla tych, którzy byli tu przed nami. Coroczny wybór i nominowanie do nagrody nie należy zatem do najłatwiejszych. Myślą przewodnią jest to, aby wszystkie zgłoszone wnioski mieściły się w czymś, co nazywamy ideą, spuścizną tego wybitnego archeologa, historyka, etnografa Zygmunta Glogera. Więc to wszystko, co w tym jego dorobku spuściźnie, to musi się mieścić w propozycjach i wnioskach. Tegoroczne laury otrzymali m.in. językoznawca, historyk, muzyk i bibliotekarz. Dumy z nagrodzonych nie krył uczestniczący w konkursowej gali prestiżowego konkursu Marek Olbryś. Ta działalność lokalna bardzo dużo wnosi do działalności państwowej i to doskonale uzupełnia taka działalność regionalna, lokalna. I wypełnia tą niszę taką oddolną i bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się, że możemy współuczestniczyć w tym wydarzeniu, że dofinansujemy też tą uroczystość i nasze jednostki, nasi mieszkańcy otrzymują również taką nagrodę i wyróżnienia w tym konkursie organizowanym przez Stopkę. I myślę, że ta organizacja już przez tyle lat udowodniła, że jest bardzo potrzebna dla naszego miasta, dla naszego subregionu, dla naszego kraju. W tym roku główny laur kapituła postanowiła przyznać profesor Kalinie Bach-Newej.
To literaturoznawczyni i tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. recepcję literatury polskiej w Bułgarii, problematykę przekładoznawczą i historię literatury polskiej. Profesor Bachnewa jest autorką licznych prac z zakresu komparatystyki słowiańskiej i historii literatury. Jak podkreślali członkowie kapituły, laureatka nagrody pierwszego stopnia to gorliwa pośredniczka między dwiema kulturami narodowymi. Ta nagroda jest zaszczytem, dużym uznaniem. I właśnie mówiłam kolegom i przyjaciołom w Bułgarii, że Polacy, Polska docenia ludzi, osób, którzy rozpowszechniają jej kulturę. Nagrodę trzeciego stopnia w tym roku przyznano dwóm osobom. Profesor Agnieszce Matusiak z Wrocławia za wybitny wkład w upowszechnienie kultury słowiańszczyzny wschodniej i budowanie współpracy polsko-ukraińskiej oraz pochodzącemu z Łomży doktorowi habilitowanemu Krzysztofowi Sychowiczowi. To historyk białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej i Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Tegoroczne wyróżnienia otrzymali dr Krzysztof Skłodowski z Suwałk za popularyzację tradycji Granicza Polsko-Litewskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej za upowszechnianie zwycięskiej tradycji zrywu powstańczego 1918-1919 w Polsce. Przyznano także wyróżnienia honorowe dla księżnicy podlaskiej w Białymstoku za upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji glogerowskiej. Odebrała je dyrektor Beata Zadykowicz, która na uroczystość do Łomży przyjechała z pracownikami kierowanej przez siebie placówki. Panie premierze, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej imieniem generała Władysława Liniarskiego, pseudonim Ścisław, pułkownik Sławomir Kocanowski melduje pododdziały gotowe do przysięgi wojskowej. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Chronić jej niepodległości i granic. Chronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. W sobotę 24 września około 30 osób wstąpiło w Kolnie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga została złożona na Placu Wolności, a udział w uroczystościach wziął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON podpisał również w tym dniu decyzję w sprawie komponentu obrony pogranicza. Wśród osób, które wstąpiły tego dnia do WOT są nauczyciele, studenci, lekarz weterynarii, technik BHP. Swoją wdzięczność za zainteresowanie tą służbą wyraził minister Błaszczak oraz zachęcał do służby zawodowej. Dziękuję za to, że pierwsza Podlaska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej tak dynamicznie się rozwija. Dziękuję za te zgłoszenia. To już szósta przysięga w tym roku w ramach pierwszej Brygady WOT, Podlaskiej Brygady WOT. Bardzo za to dziękuję. Oprócz tego, że bardzo mile wszystkich widzimy w Wojskach Obrony Terytorialnej, zachęcamy również do przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Z panem generałem Kukułą wielokrotnie rozmawialiśmy również na ten temat, żeby poprzez WOT żołnierze po odsłużeniu jakiegoś czasu przystępowali do zawodowego Wojska Polskiego, ale także mamy tą formułę przecież powszechnie znaną dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. Ta forma służby została wprowadzona. Uroczystości wzięli również udział żołnierze z USA, Chorwacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii, służący w batalionowej grupie bojowej NATO, podlascy parlamentarzyści, władze samorządowe, bliscy żołnierzy składających przysięgę. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś podkreślił, że jednostki obrony terytorialnej
terytorialnej są szalenie istotne dla mniejszych miejscowości takich jak Kolno. 35. urodziny świętował Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Jubileuszowe spotkanie w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży rozpoczęło się futurystycznym, przejmującym przedstawieniem. Jaś i Małgosia, baśń braci Grimm w wersji 2.0, to historia ludzi na Ziemi po katastrofie klimatycznej. Jest rok 2070, walutą jest woda, a brak zaufania i relacji to standard. Zabierając się do adaptacji tego tekstu, zastanawiałam się nad tym, że no właśnie, znali go nasi dziadkowie, nasze babcie, pokolenia wstecz, znamy go my, znają ten tekst nasze dzieci. I zastanawiałam się, jak on może zafunkcjonować teraz i jak będzie funkcjonował w przyszłości. I przeprowadzając sobie taki eksperyment myślowy, wyobrażałam sobie właśnie, jak za 50 lat Jaś i Małgosia może brzmieć i co może znaczyć. Główne role w spektaklu Jaś i Małgosia 2.0 przypadły w udziale Julii Sacharczuk i gościnnie występującemu w Łomży Michałowi Kucharskiemu z Teatru Kapitol. Zaszczyt przez duże Z, ale dla nas to jest premiera jak każda inna. Tak samo ciężka praca, tak samo dużo wkładu, tak samo duża satysfakcja, ale cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym dniu i reprezentować teatr. W Łomży jestem od 2 lat. To jest mój 3. sezon się zaczyna i mam nadzieję, że tak jeszcze tutaj zostanę. W roli ojca tytułowego Jasia i Małgosi wystąpił Tomasz Rynkowski. Zdesperowany, pełen smutku po odejściu swojej żony. Jest pod pręgierzem swojej nowej towarzyszki życia, macochy. No, jest troszeczkę, żyje w jej cieniu. Smutna taka rola trochę, no, ale z happy endem. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło wręczenie dyrektorowi Jarosławowi Antoniukowi srebrnego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanego przez ministra kultury. W uzasadnieniu znalazła się długa lista osiągnięć i sukcesów krajowych, wśród których jest m.in. Podlaska Marka Roku oraz międzynarodowych z festiwalem teatralnym Walizka. Już od dziesięcioleci przyciągającym do Łomży i województwa twórców najmniejszych teatrów ze wszystkich kontynentów. Odznaczenie dyrektorowi Jarosławowi Antoniukowi wręczyła Agnieszka Komar-Morawska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w imieniu ministra Piotra Glińskiego podziękowała za wspaniałe emocje, jakich dostarcza widzom łomżyński teatr. Uhonorowani zostali także inni pracownicy placówki. Swoje nagrody przyznał też dyrektor Jarosław Antoniuk. Życzenia zespołowi Teatru Lalki i Aktora przekazali m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, a także wyraźnie wzruszony wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu zarządu województwa ukazało się jubileuszowe wydawnictwo teatru w Łomży. 35 lat przeróżnych propozycji dla młodego odbiorcy, ale też dla dorosłych, bo to placówka, która przez 35 lat pięknie działa na rzecz miasta Łomży, nie tylko, bo jest znana w województwie, na całym świecie można powiedzieć, bo organizuje mnóstwo festiwali, a festiwal Walizka to marka sama w sobie. Teatr Lalki i Aktora to ponad 80 premier, dziesiątki wyjazdów na turne i festiwale teatralne, odwiedzonych 15 krajów, liczne nagrody, setki tysięcy widzów, zorganizowanych 35 edycji festiwalu Walizka, w których uczestniczyło około 500 teatrów z ponad 50 krajów. Łomżyński teatr to także prowadzona stale regionalna działalność edukacyjna i realizowane coroczne programy ministerialne. Dziękujemy za wzruszenia. Życzymy nieprzemijającej radości stworzenia teatru, wielu wspaniałych pomysłów artystycznych, życzliwych mecenasów i wiernej przyjaźni krytyków i widzów. To będzie największe w Polsce wydarzenie poświęcone współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi. Podczas konferencji, która odbędzie się 11 i 12 października, stolicę podlaskiego odwiedzą przedsiębiorcy i dyplomaci z Japonii, Korei Południowej, Chin, Malezji, Tajlandii i Wietnamu. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku organizujemy pierwsze podlaskie forum ekonomiczne, forum
w tym roku nastawione jest na partnerów z Azji, Azji Wschodniej, tak żeby można było nawiązać współpracę zarówno gospodarczą, współpracę między samorządami. A jak wyjaśnia dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Mariusz Dąbrowski, ten turystyczny aspekt jest również istotny. Jesteśmy blisko Warszawy, ale tak naprawdę często się okazuje, że ludzie z zewnątrz niewiele o nas wiedzą. I dlatego formuła Podlaskiego Forum Ekonomicznego, teraz pierwszej edycji, polega na tym, aby postawić mocno na współpracę z jakimś regionem świata. Obecnie będzie to Azja Wschodnia i Azja Południowo-Wschodnia. Już mamy potwierdzenia przedsiębiorców i dyplomatów z Japonii, Korei Południowej, Chin, Wietnamu, Tajlandii, Malezji, Izraela. Więc będzie to duże wydarzenie moim zdaniem, jeśli chodzi o współpracę polsko-azjatycką, będzie to największe wydarzenie w Polsce. Powiem więcej, do tej pory chyba w Polsce nie udało się zorganizować wydarzenia, żeby na jednej scenie byli dyplomaci Japonii, Korei, Chin, Wietnamu, więc uda się to w Białymstoku. Wydarzenie składać się ma z czterech głównych bloków tematycznych. W każdym bloku zaplanowano po cztery dyskusje panelowe. W sumie z panelem otwierającym odbędzie się 17 dyskusji panelowych. Mamy bloki tematyczne poświęcone bezpieczeństwu ekonomicznemu. Mamy bloki tematyczne poświęcone gospodarce cyfrowej czy wyzwaniom gospodarczym. Więc nie tylko aspekt międzynarodowy, ale również będziemy poruszać ważne tematy dla gospodarki. Będziemy mieć wielu znamienitych gości, prezesów spółek Skarbu Państwa, prezesów dużych korporacji prywatnych, prezesów dużych instytucji, takich jak PAIH, PARP, Platforma Przemysłu Przeszłości, więc w jednym miejscu w Białymstoku mieszkańcy województwa podlaskiego, a przede wszystkim przedsiębiorcy i samorządowcy będą mogli poznać wiele ciekawych i ważnych postaci, jak również wiele dowiedzieć się na temat trendów we współczesnej gospodarce. Gośćmi bloku poświęconego Azji będą dyplomaci ekonomiczni, przedstawiciele dużych korporacji takich jak Mitsubishi, Bank of China, Samsung czy Hitachi. Drugi dzień forum to przede wszystkim rewolucja cyfrowa w rolnictwie. O tym, jak działa ona w kraju, który jest liderem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w rolnictwie, opowie szefowa misji handlowej Izraela. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni forum odwiedzi około 1000 osób. Do udziału w wydarzeniu można zapisać się za pośrednictwem strony forum.investinpodlaskie.pl.